Pierwsi narciarze odwiedzili stok w Lubawce. Po kilkuletniej przerwie spowodowanej brakiem śniegu, trasy zjazdowe znów są udostępnione dla miłośników białego szaleństwa. Stoki zostały otwarte 12 lutego. Pierwsi narciarze pojawili się na stoku w chwili uruchomienia wyciągów. 12 lutego rząd nam dał zielone światło, więc otworzyliśmy stok i wszystkich zapraszamy tutaj do Lubawki, do skorzystania z naszego stoku. Długość stoku praktycznie, główny stok mierzy 650 metrów, natomiast wszystkie poboczne trasy 1,5 kilometra. Poza trasą dla dorosłych została przygotowana infrastruktura dla początkujących. Mały stok, który jest przystosowany dla dzieci, tak zwana ośla łączka. No i tam praktycznie można się nauczyć jeździć, jeżeli ktoś do tej pory nie jeździł na nartach. Warto zaznaczyć, że w tym roku wyciągi ruszyły po raz pierwszy po długiej przerwie. Tu jest w Lubawce problem z naśnieżaniem stoku i korzystamy tylko i wyłącznie z naturalnego śniegu. Dlatego w momencie, kiedy te obostrzenia w tym roku i zresztą w zeszłym też panowały, ale w tym roku właśnie był śnieg. Pierwszy raz od 10 czy od 20 lat mamy śnieg, a my byliśmy zamknięci z uwagi na pandemię. Dlatego też cieszymy się, że już teraz mamy zielone światło i możemy działać. Wszystkich zapraszamy, nie tylko mieszkańców regionu naszego powiatu, ale też osób, które mieszkają właśnie za granicą.